Po nabożeństwie rozpoczęły się obustronne strzały. Był pewien żołnierz szwedzki, który częstokroć podchodził pod mury i tubalnym głosem bluźnił przeciw Boga rodzicy. Częstokroć też strzelali doń oblężeni, zawsze bez skutku. Kmicicowi, gdy go raz na cel brał, pękła cięciwa. Żołdak zaś rozzuchwalał się coraz więcej i innych jeszcze odwagą swą zachęcał. Mówiono o nim, że ma siedmiu szatanów na usługi, którzy go strzegą i zasłaniają. W dniu owym znów on przyszedł bluźnić, lecz oblężeńcy, dufając, że jako w dzień niepokalanego poczęcia czary mniejszą siłę mieć będą, postanowili koniecznie go ukarać. Strzelano doń dość długo bezskutecznie. Na koniec kula armatnia odbita od lodowego wału, podskakując po śniegu na kształt ptaka, uderzyła go w same piersi. I rozerwała na dwoje. Ucieszyli się tym obrońcy i chełpiąc się wołali, który jeszcze przeciw niej bluźnić będzie. A toli tamci pieszli w popłochu aż do przykopów. Szwedzi strzelali do murów i na dachy, lecz kule ich nie zdołały przestraszyć obrońców. Stara, żebraczka Konstancja, mieszkająca w szczelinie skały, chodziła jakoby na szyderstwo Szwedom po całej pochyłości, Zbierając w podołek pociski i przegrażając od czasu do czasu kosturem żołnierzom, ci, mając ją za czarownicę, uczuli strach, aby im złego nie przyczyniła, zwłaszcza gdy spostrzegli, że kule się jej nie imają. Dwa całe dni zeszło na próżnej strzelaninie. Rzucano na dachy sznury okrętowe, nasycone smołą, bardzo gęsto, które leciały na kształt wężów ognistych. Lecz straż, urządzona wzorowo, zapobiegała na czas niebezpieczeństwu. Aż przyszła noc tak ciemna, że mimo ognisk, beczek ze smołą i ogniowych dział księdza lasoty, oblężeni nie mogli nic widzieć. Tymczasem między Szwedami panował jakiś ruch niezwyczajny. Słychać było skrzyp gwar głosów ludzkich, czasem rżenie koni i rozmaite inne hałasy. Żołnierze na murach odgadywali łatwo, co się dzieje. Działa nadeszły, nie może inaczej być, mówili jedni. I szańce sypią, a tu ćma taka, że palców u własnej ręki nie dojrzysz. Starszyzna obradowała nad wycieczką, którą pan Czarniecki doradzał, lecz miecznik Sieracki oponował, twierdząc słusznie, że przy tak ważnej robocie musiał się nieprzyjaciel dostatecznie ubezpieczyć i pewnie piechotę trzyma w pogotowiu. Dawano więc tylko ognia w stronę północną i południową, skąd największy gwar dochodził. Skutków ciemności nie można było rozpoznać. Na koniec ukazał się dzień i pierwsze jego blaski odkryły robotę szwedzką. Z północy i z południa stanęły szańce, nad którymi kilka tysięcy ludzi pracowało. Sterczały one tak wysoko, iż oblężonym zdało się, że szczyty ich leżą na równej linii z murami. Między regularnymi wycięciami wierzchołków widać było olbrzymie paszcze dział i stojących tuż za nimi żołnierze, podobnych z dala do roju żółtych łus. W kościele nie skończyło się jeszcze poranne nabożeństwo, gdy huk niezwyczajny wstrząsnął powietrzem. Szyby zadrżały. Niektóre od samego wstrząśnięcia wypadły z opraw, rozbijając się z przeraźliwym dźwiękiem na kamiennej posadzce a cały kościół wypełnił się kurzawą powstałą z opadłego tynku. Olbrzymie kolubryny przemówiły. Rozpoczął się straszliwy ogień, jakiego jeszcze nie doznali oblężeni. Po skończonym nabożeństwie wypadli wszyscy na mury i dachy. Poprzednie szturmy wydały się tylko niewinną igraszką przy tym straszliwym rozpasaniu się ognia i żelaza. Mniejsze działa grzmiały do wtoru burzącym, leciały olbrzymie faskule, granaty, pęki szmat przesyconych smołą, pochodnie, sznury ogniste. 26-funtowe pociski odrywały blanki murów, uderzały w ściany. Jedne grzęzły w nich, drugie wybijały dziury olbrzymie, odrywając tynk, glinowanie i cegły. Mury otaczające klasztor poczęły się tu i owdzie rysować i rozszczepiać, a bite ciągle Bite bez przestanku coraz nowymi pociskami, groziły ruiną. Budynki klasztorne zasypywano ogniem. Grający na wieży czuli chwianie się jej, kościół dygotał od ustawicznych wstrząśnień. W niektórych ołtarzach świece wypadły z lichtarzy. Woda wylewana w niezmiernych ilościach na wszczynające się pożary, na rozpłomienione pochodnie, sznury i kule ogniste. Utworzyła w połączeniu się z dymem i kurzawą kłęby pary tak gęste, że świata spoza nich nie było widać. Poczęły się szkody w budynkach i na murach. Okrzyk – gore! – rozlegał się coraz częściej wśród huku wystrzałów i świstu kul. Przy północnej baszcie zgruchotano dwa koła u armaty. Jedno działo uszkodzone zamilkło. Jedna kula ognista, wpadłszy do stajen, zabiła trzy konie i wszczała pożar – nie tylko kule, ale złamki granatów padały tak gęsto jak deszcz na dachy, na baszty i mury. Po krótkiej chwili ozwały się jęki rannych. Szczególnym trafem poległo trzech młodzieniaszków, Janów. Przeraziło to innych obrońców tożsamo imię noszących, lecz w ogóle obrona godna była szturmu. Wyległy na mury nawet niewiasty, dzieci i starcy. Żołnierze stali na murach z nieustraszonym sercem, w dymie, ogniu, wśród ulewy pocisków i odpowiadali z zawziętością na ogień nieprzyjacielski. Jedni imali się kół, przetaczając działa w miejsca najbardziej zagrożone, drudzy spychali do wyłomów w murach kamienie, drzewo, belki, nawóz, ziemię. Niewiasty z rozpuszczonymi włosami, z rozpaloną twarzą dawały przykład odwagi. I widziano takie, które goniły skonewkami wody za skaczącymi jeszcze granatami, mającymi tuż, tuż wybuchnąć. Zapał rósł z każdą chwilą, jakby ten zapach prochu, dymu, para, huk, fale ognia i żelaza miały własność go podsycać. Wszyscy działali bez komendy, bo słowa ginęły wśród okropnego łoskotu. Tylko suplikacje, śpiewane w kościele, górowały nawet nad głosem armat. Około południa ogień ustał. Wszyscy odetchnęli. Lecz wnet przed bramą zawarczał bęben i doboż przysłany przez Milera, zbliżywszy się do bramy, począł pytać, czyli ojcowie mają dosyć i czy chcą natychmiast się poddać. Odpowiedział sam ksiądz Kordecki, że się do jutra namyślą. Zaledwie odpowiedź doszła do Milera, atak rozpoczął się na nowo i ogień zdwoił się jeszcze. Od czasu do czasu głębokie szeregi piechoty podsuwały się pod ogniem ku górze, jak gdyby miały ochotę szturmu próbować. Lecz dziesiątkowane zdział i różnic wracały za każdym razem szybko i w nieładzie pod własne baterie. I jak fala morska zaleje wybrzeże, a cofając się zostawia na piasku porosty, małże i rozmaite szczątki pokruszone w topieli, tak każda z tych szwedzkich fal, odpływając, zostawiała po sobie trupy, rozrzucone tu i owdzie po pochyłości. Miller nie kazał strzelać do baszt, ale w długość murów, gdzie opór bywa najsłabszy. Jakoż czyniły się gdzie gdzieniegdzie znaczne szczerby w murach, nie dość jednak wielkie, aby piechota rzucić się przez nie do wnętrza mogła. Nagle zaszedł wypadek, który położył tamę szturmowi. Było to już pod wieczór. Przy jednym z większych dział stał artylerzysta szwedzki z zapalonym lątem, który właśnie miał do działa przykładać, gdy kula klasztorna ugodziła go w same piersi. Lecz ponieważ przyszła nie pierwszym impetem, ale z potrójnego odbicia o lody nagromadzone na szańcu, rzuciła tylko człowieka wraz z lątem o kilkanaście kroków. Ten upadł na otwarty jaszcz, w części jeszcze napełniony prochem. Wnet huk straszliwy rozszedł się i masy dymu pokryły szaniec. Gdy opadły, okazało się, że pięciu artylerzystów straciło życie, koła od armaty zostały uszkodzone, resztę zaś żołnierzy strach ogarnął. Na razie trzeba było ogień z tego szańca zawiesić, ponieważ zaś gęsta mgła przesyciła ciemności, więc zawieszono go i na innych. Nazajutrz była niedziela. Ministrowie luterscy odprawiali po okopach swe nabożeństwo i działa milczały. Miller znów pytał bezskutecznie ojców, czyli nie mają dosyć. Odpowiedziano, że przeniosą i więcej. Tymczasem oglądano szkody w klasztorze. Były znaczne. Oprócz ludzi zabitych, spostrzeżono, że i mur tu i owdzie został nadwątlony. Najstraszliwszą okazała się jedna olbrzymia kolubryna od południowej strony stojąca. Zbiła ona mur do tego stopnia, naodrywała tyle kamieni, cegieł, że łatwo było przewidzieć, iż jeśli ogień potrwa jeszcze parę dni, znaczna część muru obsunie się i runie. Wyłomu, jaki by się w takim razie uczynił, nie można by już założyć ani belkami, ani ziemią, ani nawozem. To też ksiądz Kordecki spoglądał okiem pełnym troski na owe spustoszenia, którym nie był w stanie zapobiec. Tymczasem w poniedziałek poczęto znów atak, i olbrzymie działo szerzyło dalej wyłom. Spotykały jednak i Szwedów różne klęski. O zmierzchu tego dnia szwedzki puszkarz zabił na miejscu siostrzeńca milera, którego generał kochał jak własnego syna, i zamierzał mu wszystko przekazać, począwszy od nazwiska i sławy wojennej, skończywszy na fortunie. Lecz tym bardziej zapaliło się serce starego wojownika nienawiścią. Mur przy południowej baszcie tak już był popękany, że w nocy poczęto przygotowania do szturmu ręcznego. Żeby tym bezpieczniej piechota mogła zbliżyć się do twierdzy, kazał Miller rzucić w ciemności cały szereg małych szańców aż do samej pochyłości. Lecz noc była widna, a biały blask od śniegu zdradzał ruchy nieprzyjaciela. Działa jasnogórskie rozpraszały robotników zajętych ustawianiem tych parapetów złożonych z faszyny, płotów, koszów i belek. Na świtaniu spostrzegł pan Czarniecki gotową maszynę oblężniczą, którą już przytaczano ku murom, lecz oblężeni zgruchotali ją działami bez trudu. Na zabijano przy tym tyle ludzi, że dzień ten mógłby zwać się dniem zwycięstwa dla oblężonych gdyby nie owa kolubryna wątląca ciągle mur z niepohamowaną siłą następnych dni nastała odwilż i mgły roztoczyły się tak gęste że księża przypisali je działaniu złych duchów już nie można było dostrzec ni machin wojennych ni przystawianych parapetów ni prac oblężniczych szwedzi zbliżali się pod same mury klasztorne Wieczorem Czarniecki, gdy przeor obchodził jak zwykle mury, wziął go na bok i rzekł z cicha – źle, ojcze wielebny, nasz mur dłużej niż dzień nie wytrzyma. – Może też te same mgły i im strzelać przeszkodzą – odrzekł ksiądz Kordecki. – A my tymczasem szkody jakoś naprawimy. – Im mgły nie przeszkodzą, bo owodziało raz narychtowane może prowadzić i po ciemku dzieło zniszczenia – a tu gruzy walą się i walą. W Bogu nadzieja i w Najświętszej Pannie. Tak jest, a żeby tak wycieczkę uczynić, choćby ludzi natracić, byle tego smoka piekielnego udało się zagwoździć. Wtem zaczerniała jakaś postać w tumanie i Babinicz pojawił się koło rozmawiających. Patrzę, kto mówi, bo twarzy nie można o trzy kroki rozpoznać, rzekł. Dobry wieczór, ojcze czcigodny. A o czym mowa? Mówimy o tym dziale. Pan Czarniecki radzi wycieczkę. Te mgły szatan rozwiesza, już nakazałem egzorcyzmy. Ojcze kochany, rzekł pan Andrzej, od czasu jak nam trzaska murta kolubryna, ciągle o niej myślę i coś mi przychodzi do głowy. Wycieczka na nic, ale chodźmy gdzie do izby, to wam moje zamysły wyłuszczę. Dobrze, odrzekł przeor, chodźcie do mojej celi. Wkrótce potem zasiedli przy sosnowym stole w ubogiej celi przeorskiej. Ksiądz Kordecki i pan Piotr Czarniecki pilnie patrzyli w młodą twarz babinicza. On zaś rzekł: Tu wycieczka na nic. Spostrzegą i odbiją. Tu jeden człowiek musi poradzić. Jak to? spytał pan Czarniecki. Musi jeden człowiek pójść i to działo prochami rozsadzić. A może to uczynić, póki takiem mgły panują. Najlepiej, żeby poszedł w przebraniu. Tu kolety podobne do szwedzkich są. Jak nie będzie można inaczej, to się pomiędzy Szwedów wśliźnie. Jeśli zaś z tej strony szańca, z której pysk owej kolubryny wygląda, nie ma ludzi, to jeszcze lepiej. Dla Boga, cóż ten jeden człowiek uczyni? Potrzebuje tylko puszkę z prochem działu w pysk włożyć, z nitką prochową wiszącą, i nitkę podpalić. Gdy prochy buchną, działo kaduk, chciałem powiedzieć, pęknie. Ej, chłopcze, co też gadasz? Małoż to prochu codziennie w nie tkają, a nie pęka? Kmicic rozśmiał się i pocałował księdza w rękaw Habita. Ojcze kochany, wielkie w was serce, bohaterskie i święte. Ad daj pokój, przerwał ksiądz. I święte, powtórzył Kmicic. Ale się na armatach nie znacie. Inna rzecz, gdy prochy buchają w tyle armaty, bo wtedy wyrzucają kulę i impet przodkiem wylatuje. Ale gdy kto nimi wylot zatka i zapali, to nie masz takiego działa, które by ten eksperyment wytrzymać mogło. Spytajcie się pana Czarnieckiego. Toż gdy w rusznicy śniegiem się rura zapchnie, już ją przy strzale impet rozsadzi. Taka to siła szelmowska. Cóż dopiero, gdy cała puszka przy wylocie wybuchnie. Spytajcie pana Czarnieckiego. Tak to jest. Nie są to żadne dla żołnierza Arkana, rzekł Czarniecki. Owóż, gdyby te kolubrynę rozsadzić, mówił dalej kmicic, wszystkie inne furda. Widzi mi się to rzecz niepodobna, rzekł na to ksiądz Kordecki. Bo naprzód, kto to się podejmie uczynić? Okrutny jeden lada co, odrzekł pan Andrzej, ale rezolutny kawaler. Zowie się Babinicz. Ty zawołali razem ksiądz i pan Piotr Czarniecki. Ej, ojcze dobrodzieju, toż ja u was uspowiedzi byłem i do wszystkich moich praktyk szczerze się przyznałem. Były między nimi nie gorsze od tej, którą zamierzam. Jakże to możecie wątpić, czy się podejmę? Zali mnie nie znacie? To bohater, to rycerz nad rycerze, jak mi Bóg miły, zakrzyknął Czarniecki. I chwyciwszy kmicica za szyję, mówił dalej, dajże gębę za samą ochotę, dajże gęby! Pokażcie inne remedium, to nie pójdę, rzekł kmicic, ale widzi mi się, że jakoś tam sobie poradzę. I pamiętajcie o tym, że ja po niemiecku gadam, jakobym klepką i wańczosami w Gdańsku handlował. To siła znaczy, bo byłem przebranie miał, niełatwo odkryją, że mnie z ich obozu. Ale tak myślę, że tam nikt przed wylotem armaty nie stoi, bo niezdrowo. I że robotę zrobię, nim się obejrzą. Panie Czarniecki, co o tym waszmość sądzisz? spytał nagle przeor. Na stół jeden chyba powróci z takiej imprezy, odrzekł pan Piotr. Ale audaces fortuna i Bywało się w gorszych opałach, rzekł Kmicic. Nic mi nie będzie, bo takie moje szczęście... Ej, Ojcze kochany, i co za różnica. Dawniej człowiek dla pokazania się, dla próżnej sławy lazł w hazard, a teraz na cześć Najświętszej Panny. Choćby też i przyszło nałożyć głową, co mi się nie widzi, powiedzcie sami, można li komu chwalebniejszej śmierci życzyć jak owo za taką sprawę? Ksiądz długo milczał. Na koniec rzekł, Perswazją, prośbami, błaganiem bym cię wstrzymywał. Gdybyś sobie jeno do sławy słać drogę pragnął. Ale masz słuszność, że tu chodzi o cześć najświętszej panny, o ten święty przybytek, o kraj cały. A ty, mój synu, czyli szczęśliwie wrócisz, czyli palmę osiągniesz, sławę, szczęście najwyższe, zbawienie osiągniesz. Przeciw sercu powiadam ci więc, idź. Ja cię nie wstrzymuję. Modlitwy nasze. Opieka Boska pójdą z Tobą. W takiej kompanii pójdę śmielej, rad zginę. A wracaj, żołnierzyku Boży, a wracaj szczęśliwie, bośmy Cię tu pokochali szczerze. Niechże Cię Rafał Święty prowadzi i odprowadzi, moje dziecko, mój synaczku kochany. To ja zaraz przygotowania poczynię, rzekł wesoło pan Andrzej, ściskając księdza. Przebiorę się po szwedzku w koled i koliste buty, prochy naładuję, a wy tymczasem, ojcze, egzorcyzmy jeszcze na tę noc wstrzymajcie, bo mgła potrzebna Szwedom, ale potrzebna i mnie. A nie chcesz li wyspowiadać się przed drogą? Jakżeby inaczej, bez tego bym nie poszedł, bo diabeł by miał przystęp do mnie. To od tego zacznij. Pan Piotr wyszedł z celi, a Kmicic klęknął przy księdzu i oczyścił się z grzechów. Potem zaś, wesoły jak ptak, poszedł czynić przygotowania.